Dzień dobry, witajcie w chińskim ekonomicznym przeglądzie z Łukaszem Kobierskim. W dzisiejszym odcinku przewidywania gospodarcze dla Chin w pierwszej połowie roku 2024. Wyniki wzrostu PKB prowincji w Chinach i cele na 2024 rok. Chińczycy z większą liczbą ambasad na świecie niż USA. Specjalny wysłannik Chin do spraw euroazjatyckich znowu odwiedzi Europę. Zapraszamy. Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony wita Paweł Jeżowski, Łukasz Kobierski w cotygodniowym ekonomicznym przeglądzie informacji gospodarczych z Chin. Dzisiaj dosyć dużo informacji. Mamy też prognozy, czyli to, co część z Was lubi najbardziej, jak chińska gospodarka będzie prawdopodobnie się zachowywać. No tutaj oczywiście jak to z prognozami. Zawsze są dwie możliwości, na dwoje babka wróżyła, sprawdzi się lub nie sprawdzi, no i my zobaczymy, również podamy te prognozy. Zanim przyjdziemy, zanim Łukasz rozpocznie, przypominamy, że warto z nami być, warto nas wspierać, warto subskrybować, coraz więcej materiałów się pojawia, wszystkie materiały dzięki patronom, dzięki ich hojności. Pamiętajcie, że cały czas prowadzimy konkurs kubkowy. Te kubki są rozdawane, a dokładnie można je wygrać w konkursie i dzisiaj również będzie można wygrać. Ja podaję pierwszy człon hasła, Łukasz na koniec albo w środku poda drugi człon. Warto z nami być. Pamiętajcie, żeby wysyłać to na konkurs Kremlinki. Poprawne odpowiedzi składające się z dwóch części, być może więcej czasami będzie, no i żeby te hasła nam wysyłać, te odpowiedzi, pamiętajcie, że w konkursie mogą brać udział patroni i osoby, które wspierają kanał, to jest dla nich ten konkurs, a więc sprawdźcie, czy jesteście, macie status aktywny. I co? Pierwszy człon to będzie państwo. No dobrze, to ja później będę wymyślał kolejny w takim razie. A w ogóle tak, to cześć Paweł, witam wszystkich słuchających. Cześć. I oglądających. Zaczynamy, słuchaj Łukasz. Dobrze, to zaczynamy. Dzisiaj mamy troszkę tematów gospodarczych, ale też będą później, powiedzmy, geopolityczne, polityczne, z Polską w tle też. I zaczniemy od przewidywań jednego z ekspertów chińskich. On się nazywa Jose Song. Jest to ekspert think tanku Macro Polo, nie Marco Polo, tylko Macro Polo. To jest think tank, który należy do Instytutu Paulsona, ale jakby jest wyodrębniony. I pan Song już zajmuje się ekonomią chińską od kilkunastu lat i ma dosyć ciekawe przemyślenia i dosyć trafne i często one się sprawdzają, z czego widzę i pomyślałem, że warto przytoczyć jego myśli w dzisiejszym odcinku. I on napisał właśnie artykuł o przewidywaniach dla chińskiej gospodarki na pierwszą połowę 2024 roku. No i jakie są jego wnioski? Po pierwsze, on oczekuje, że w marcu Pekin wyznaczy niższy cel wzrostu na poziomie to gdzieś 4,5% PKB. No, sygnalizuje to tym samym trudniejsze otoczenie i też no, trudności w spełnieniu oczekiwań dotyczących wzrostu, bo zazwyczaj to oczekiwałoby się chociaż tego 5%. Jego zdaniem władze chińskie zdecydują się na 4,5% PKB, bo właśnie w marcu zazwyczaj jest ogłaszany cel wzrostu PKB. No zobaczymy, czy to już myślę, że za 2-3 tygodnie będziemy już wiedzieć, czy sprawdziła się jego ta predykcja. Druga rzecz. On uważa, że dzieje się to wszystko ze względu na to, że kluczowe czynniki wzrostu, takie jak inwestycje, konsumpcja i eksport, stoją w obliczu jeszcze większych wyzwań w pierwszej połowie tego roku. W szczególności trudności w rozwiązaniu kryzysu zadłużeniowego wywrze większą presję na spowolnienie wzrostu gospodarczego. I
pan Song też twierdzi, że podobnie jak w poprzednim roku, chiński rząd nie będzie skory do szybkiego wprowadzania różnych bodźców gospodarczych, lecz zamiast tego będzie przeczekiwał te trudności, dopóki nie uzna, że musi interweniować, żeby ten wzrost podbić, tak powiedzmy już na ostatniej prostej. Dlatego jego zdaniem ten wzrost będzie miał kształt litery U, czyli po prostu będzie spadająca, a potem wzrośnie w drugiej połowie roku. Więc pierwsza połowa będzie słabsza, druga połowa roku ma szansę być lepsza ze względu na prawdopodobną stymulację gospodarczą rządu. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o jego przewidywania. Ja mam do ciebie takie pytanie. W przyszłym tygodniu zbierają się parlamentarzyści. Tu są jakieś oczekiwania inwestorów, że właśnie jakieś decyzje będą podjęte dotyczące aktywizacji tej gospodarki. Jak myślisz, czego możemy się spodziewać? Ja nie sądzę, żeby przynajmniej ci parlamentarzyści, podobnie jak Song, uważam, że w pierwszej połowie nie będzie jakichś bodźców wprowadzanych, w sensie jakichś takich realnych rozwiązań przez rząd chiński, tylko będzie się mówiło o tym, o stabilizacji. I to ten temat ciągle wraca, że trzeba zacząć po prostu realnie patrzeć na naszą gospodarkę, nie pompować już inwestycjami, w sensie bardziej jeśli chodzi o nieruchomości szczególnie, PKB, tylko szukać jakichś nowych rozwiązań. O tym później jeszcze powiem, bo są jakieś pomysły, jak to zrobić, więc ja nie sądzę, żeby parlamentarzyści chińscy, którzy się spotkają właśnie w następnym tygodniu, mieli jakiś plan. Podobnie w tamtym roku było, że nie było nic zaplanowanego takiego, więc stawiano na stabilność, że po prostu na razie zajmujemy się poprawą sytuacji, która teraz jest, tak? Ale jakby pomysłem, jaki mają, no to zawsze to jest takie ucieczka do przodu w wydaniu chińskim, czyli nowe technologie, że będziemy zachęcać zagraniczne podmioty do inwestycji w Chinach, tak? Ale to w zasadzie w większości to są słowa, nie idą za tym jakieś takie realne działania. Czyli ulubiona strategia polityków, jakoś to będzie, poczekajmy, może samo się naprawi. Nie tylko chińskich, jak widzimy, znaczy chińskich też, tak? A jak skomentujesz jeszcze taką rzecz, te podwyżki stóp, mówię podwyżki, obniżki stóp tych procentowych dotyczących kredytów hipotecznych, bo to tak nastąpiło, to jest właśnie w tygodniu. Tak, to jest właśnie jeden z takich pomysłów ratowania firm, które się właśnie deweloperów, które się zajmują właśnie budową mieszkań, tak żeby chociaż trochę im pomóc, bo mamy, jak wiemy, problemy, jeśli chodzi o i sprzedaż, bo w 2023 roku sprzedaż nieruchomości spadła o 13% w porównaniu do roku 2022 roku. A szczególnie w grudniu widać było, że ta sprzedaż rok do roku spadła o 23%. Także trend jest niezbyt dobry, więc tak jak mówię, jak już jest duży problem albo już zbliżający się do dużego problemu, to wtedy chińskie władze działają. Najpierw co zrobiły? Najpierw robiły różne trudności jeśli od początku patrzeć, to najpierw dawały dużą dowolność deweloperom, że mogli brać pożyczek ile chcieli, nie było żadnych problemów. Później to ukrócili chyba 3-4 lata temu, że już nie można było brać pożyczek na rolowanie długu w zasadzie. Więcej już trochę wcześniej. Ale tak. Tak? A, okej. Okay. No się już wydaje... mamy 2024, tak, a więc... No musiałbym spojrzeć, ale tak. W każdym razie zabroniono im tego, no a teraz próbuje się innymi metodami, czyli obniżka
tych no, oprocentowania kredytów, tak żeby ludzie dalej mimo wszystko kupowali, ale jeśli chodzi o ten wątek sprzedaży mieszkań, to jeszcze mam taką informację z tego tygodnia, że chińskie Ministerstwo Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast i Wsi zwróciło się do władz lokalnych o sporządzenie planów rozwoju budownictwa mieszkaniowego na ten rok i na kolejny. I wydało ministerstwo taki okólnik, w którym zwróciło się do władz lokalnych o oszacowanie popytu na mieszkania na podstawie zmian demograficznych i też posiadanych gruntów. I ich zdaniem te środki powinny być skierowane na nieruchomości zgodnie z popytem na mieszkania. I tak jak podaje ministerstwo, takie podejście ma na celu zapewnienie równowagi podaży i popytu oraz rozsądnej struktury na rynku nieruchomości, a także ma zapobiec drastycznym wahaniom w sektorze. Tak zostało to stwierdzone. Także są podejmowane też ze strony władz chińskich działania, żeby po prostu troszkę ukrócić temat budowania tam, gdzie nie potrzeba. Ale zobaczymy, co z tego wyniknie. Tak, my wczoraj jeszcze mówiliśmy w Globalu, taka była krótka informacja, bo robiliśmy przegląd rynków azjatyckich, no i tam zahaczyliśmy też o Chiny, bo najnowsze odczyty mamy, jeżeli chodzi o PMI, jeżeli chodzi o przemysł, no i cały czas mamy negatywne dane, jeżeli chodzi o te nawet oficjalne rządowe wskaźniki PMI z fabryk. No nie widzimy jeszcze, znaczy widzimy pewne elementy, że być może zacznie się to poprawiać w drugiej połowie, ale jeszcze nawet PMI tego nie wskazuje. A już jest luty, no jeszcze mamy trochę, no ale jak w marcu, kwietniu PMI, bo to jednak jest wskaźnik wyprzedzający, nadal będzie tak niski, no to trzeba by się zacząć martwić o cały rok. Tak, właśnie Song w swojej analizie też dotykał tematu eksportu szerzej i on powiedział, że z wyjątkiem pojazdów elektrycznych, czy tam samochodów elektrycznych, paneli słonecznych i Rosji, to które te tematy też zdominowały pierwsze strony gazet i na świecie, ale też w Chinach, oni często lubią wracać do tego tematu, że oni właśnie są liderem, jeśli chodzi o sprzedaż samochodów elektrycznych, o paneli słonecznych, to on mówi, że eksport Chin faktycznie skurczył się o 5% w poprzednim roku. I po pierwsze powiedział, że jest rosnący protekcjonizm, przepraszam, w krajach G7, czy w ogóle Zachodu generalnie, że odchodzenia od Chin albo szukania innych dodatkowych miejsc przenoszenia swoich tam fabryk częściowo, co nie wróży dobrze chińskiemu eksportowi. Po drugie, szybka ekspansja i eksport do Rosji w poprzednim roku prawdopodobnie dobiegła końca, jego zdaniem, i już chińskie produkty stanowią około 40% rosyjskiego importu na koniec poprzedniego roku w porównaniu do 20% przed wojną. I to ja ci przerwę, bo według danych rosyjskich 45, a niektórzy mówią o 50. Nie? To jest oficjalne dane rosyjskie 45. Okej. W każdym razie, zdaniem Songa, to trudno sobie wyobrazić, że ten eksport będzie większy, że już nasyciło się to, więc nie ma dodatkowego jeszcze bodźca eksportowego w stronę Rosji, plus te problemy z Zachodem. Więc w tym 2024 roku będzie mniej przyjazne otoczenie zewnętrzne dla Chin, jeśli chodzi o handel, jego zdaniem. Ja jeszcze dodam dwie rzeczy, znowuż z punktu widzenia Rosji. Pierwsza rzecz, od 1 kwietnia zmniejszony jest kontyngent bezcłowy z 1000 euro do 200 euro, czyli jeżeli Rosjanin kupował z AliExpress czy jakiegoś innego portalu towary chińskie, tudzież sprowadzał na jakieś tam targowiska i tak dalej, to mógł kupować towary do, no i znaczy transakcje, jedna do, wiesz, do 1000 euro, a w tym momencie spadnie to pięciokrotnie tylko do 200 euro, czyli ten taki, wiesz, że możesz sobie sprowadzać i jest to zwolnione z cła, nie? W każdym kraju coś takiego istnieje.
I do tej pory w Rosji było kiedyś 200 euro, oni to zwiększyli w 2022, dało to duży impuls taki właśnie na te towary chińskie i od 1 kwietnia ma zostać to, i to nie tylko dotyczy Rosji, ale całej tej wspólnoty euroazjatyckiej, tak, Kazachstan i te inne, chyba że wejdzie jakieś porozumienie, żeby to przedłużyć, natomiast no wszystko wskazuje, że Rosjanie nie chcą ze względu na to, że im cały czas brakuje pieniędzy, a naiwnie liczą, że tutaj z tych ceł coś tam zawsze, wiesz, uskubią. No i to będzie, wiesz, taki drobny handel, to nie jest przeważający, no ale właśnie to będzie jakaś tam ta kropla, która zmienia. I druga rzecz, na korzyść Chin działa to, że Rosjanie nie mają po prostu za bardzo alternatywy, czyli skąd sprowadzać, bo teraz, wiesz, Korea zaostrzyła, Japonia zaostrzyła, jeżeli chodzi o te azjatyckie, Europa to już zapomnijmy, a Stany no to już w ogóle. Turcja, czyli ten import równoległy, zaostrzyła, tak, no i Kazachstan zaostrzył, Uzbekistan zaostrzył, no i to może też być problemem, bo tam też jak gdyby szły towary chińskie, ale te podwójnego zastosowania, tak, czyli teoretycznie nie można. No to dosyć ciekawa informacja, przyznam. No, także jak widać, trudny rok i przed Rosją, i przed Chinami 2024. Przynajmniej pierwsza połowa. Zobaczymy, jak sobie będą radzić w drugiej. Tak, no i też są te dane już ze stycznia i z lutego dotyczące tego transportu morskiego. No i Chiny tracą. Widać, że te dane za eksport no nie będą jakoś lepsze. W najlepszym razie będą zbliżone do tych danych za 2023, ale to w najlepszym razie. Ale mówisz o styczniu, tak? Czy styczeń, luty, tak. No bo chodzi o te, wiesz, opływanie Afryki i wydłużenie szlaku, wzrost frachtu, no po prostu spadła ilość towarów, wolumeny. Tak, przy okazji jak mówisz o tym temacie, to właśnie tam na region Bliskiego Wschodu Chińczycy wysłali, był przez jakiś czas taka informacja, że Chińczycy wysłali okręt wojskowy i będą tam działać, ale to jest typowa misja antypiracka, która była i wcześniej, więc to nie jest jakby nagle ocknięcie się Chin, które teraz oni będą też działać więcej na morzach i oceanach w stylu amerykańskim, no to od razu mówię, że nie, że nie widać tego. Okej, okay. Czyli co, jeżeli chodzi o prognozy, to tyle. Ja często powtarzam, żeby, bo czasami też jak się nas słucha, że w przypadku Chin gospodarka chińska nie jest w ruinie, ona się ma dobrze, natomiast przeżywa trudności i tak bym to chyba widział. Czy one są tymczasowe, czy będą dłuższe, to zależy też od tych działań, które Chiny podejmą i tego, co się będzie działo na świecie. Natomiast to nie jest taka gospodarka jak rosyjska, że ona się wali i tam ratunku nie ma. To zupełnie, to jednak jest duża, ważna gospodarka, nawet jeżeli przeżywa chwilowe problemy. Oczywiście, tak, no, ma wiele atutów i więc no, rosyjska raczej poza surowcami i sprzedażą broni to chyba nie ma za wiele atutów moim zdaniem. Surowcami, bo już tej broni nie sprzedaje prawie. No tak, już broni teraz nie mają, tak, ale tak jakby popatrzeć, nie wiem, wstecznie przed wojną, tak? Tak, tak. Dobrze, to możemy, myślę, przejść do kolejnego tematu, ale też związanym z PKB i ze wzrostem, tylko że tym razem na poziomie prowincji, bo mamy dane dotyczące wzrostu PKB prowincji w Chinach i ich celów na 2024 rok, bo podobnie jak partia ma cel, to i każda prowincja ma cel i dobrze to wygląda w papierach, jak któryś tam komisarz, gubernator, dyrektor, ktoś tam swoje cele ogólnie wykonuje. I to jest dobrze widziane przez górę w partii, bo to znaczy, teoretycznie znaczy, że on sobie dobrze radzi, to i później sobie będzie radził w innych miejscach, no, przynajmniej w teorii. Wiemy teraz już troszkę w praktyce, jak ten wzrost PKB był. No i w zasadzie jeszcze wciąż jest w niektórych prowincjach pobudzany i jak on rośnie. Ale wracając do tematu. W ubiegłym roku produkt krajowy brutto w Chinach wzrósł o 5,3%.
2% punktów, tam punktów procentowych w zasadzie, i spełnił cele rządu. Zakładany ten wzrost na poziomie, oni wtedy mówili, że około 5%. No i udało się. Już w poprzednich odcinkach też rozmawialiśmy na ten temat tego wzrostu i też przewidywań innych analityków, co oni sądzą, czy to jest 5%, a czy to może jest 1,5%. Także zachęcam do obejrzenia jednego z wcześniejszych naszych podcastów na ten temat. A jeśli chodzi o poziom bardziej lokalny, czyli o prowincję, to co najmniej 15 z 31 prowincji nie osiągnęło celów na rok 2023. Także to już gorzej wygląda na poziomie prowincji. I przykładowo Heilongjiang, czyli prowincja w północno-wschodnich Chinach, ona graniczy z Rosją, także teoretycznie cieszy się dynamicznym, rozwijającym się handlem, ale odnotowała jedynie 2,6% wzrostu. Także cel mieli ustanowiony na 6%. Nie udało się. Prowincja Jiangxi odnotowała 4% wzrostu, planowała 7%. Henan miał tam, już nie pamiętam ile miał, ale nie 2% zabrakło, żeby wypełnić ten wzrost. Nawet Szanghaj, odzyskując siły po rygorystycznych blokadach podczas pandemii, ponownie nie osiągnął swojego celu wzrostu. Także jako ciekawostkę, co mnie troszkę mnie na początku zaskoczyło, ale później to przemyślałem, że to jednak chyba nie jest jakieś zaskoczenie, które prowincje w Chinach osiągnęły najwyższy wzrost w poprzednim roku. No i na pierwszym miejscu jest tybetański region autonomiczny. Tam 9,5% wzrostu PKB. Drugi jest, prowincja Hainan, no, czy w zasadzie to jest prowincja wyspa też, wyspa Hainan, ale to myślę, że ze względu na to, że tam jest strefa bez cłowa. Nawet jak byłem w tamtym roku w Chinach i rozmawiałem z jedną Chinką właśnie na ten temat, to właśnie powiedziała, że to właśnie tam jest duży teraz wzrost, dużo ludzi tam się też, Chińczyków, przenosi, bo dobre jest miejsce na biznes, żeby tam mieszkać, i prężnie się rozwija ta prowincja, ta wyspa. Także ona na początku pytała, tak zacząłem z nią rozmawiać jako anegdota na ten temat tych różnych kwestii ekonomicznych, gospodarczych w Chinach, i ona tak do mnie mówi: ty bardzo dużo wiesz na ten temat. Mówię: a wiesz co, bo ja się tak interesuję polityką i gospodarką chińską. A ona: aha, tak zrobiła, i już tak za dużo później nie chciała ze mną rozmawiać na ten temat. Także miałem taką rozmowę. I na trzecim miejscu mamy Mongolię wewnętrzną ze wzrostem 7% PKB. Także takie są dane za poprzedni rok. Teraz cele są nieco inne i też wynika z nich, że ponad połowa z 31 różnych tam prowincji wyznaczyła sobie niższy cel wzrostu PKB niż w porównaniu do poprzedniego roku, i one się wahają między tak 4,5% a około 8%. Tak właśnie 8% to właśnie tam w Hainanie czy tybetańskim regionie autonomicznym. I także też mamy taką informację, na razie było tylko podanych 27 prowincji różnych, i z tych 27 tylko 5 wyznaczyło sobie wyższy próg niż w poprzednim roku. Także można powiedzieć, że na poziomie prowincji widzą te władze, że no, jak w tamtym roku się nie udało, to chyba w tym roku też może się nie udać, więc obniżono nieco własne oczekiwania. I dlatego też podejrzewa się, że i władze chińskie, czyli już tam Komunistyczna Partia Chin, tak samo te oczekiwania wzrostu PKB obniży, tak jak wcześniej mówiliśmy, gdzieś pewnie około 4,5% PKB. No dobrze, czyli co? Czyli mamy w tym momencie taką, jeżeli chodzi o regiony, sytuację, że problemy z zadłużeniem, tak,
które są strukturalne. No i problemy, przynajmniej w tym momencie, jeżeli chodzi o jakąś aktywność, jakieś wzrosty, no bo do tej pory te problemy z zadłużeniem, że tak powiem, Chińczycy, te regiony uciekały do przodu, no bo grunty cały czas rosły, można było sprzedawać, cały czas ten produkt krajowy rósł. No a tu widzimy, że może właśnie, czy to pytanie do ciebie, czy to mogłoby, pewnie teraz nie, ale w przyszłości prowadzić do jakichś napięć w danych regionach? Znaczy na razie to nie jest aż tak niestabilna sytuacja, żeby doszło do napięć wśród społeczeństwa chińskiego. Mm-hmm. Nie widzę tego. Okay. Jakoś jeszcze sobie dałem radę, to nie jest punkt krytyczny, tak? Bo miliony osób na przykład nie stać na mieszkanie, tak? No i jakby to jest wiadome, bo wiadomo, że jest drogie i zawsze było drogie, tylko że teraz jest jeszcze droższe po prostu to mieszkanie. Także no, taka jest rzeczywistość i Chińczycy są jakoś do niej przyzwyczajeni. Ale jeszcze myślę, że jeśli mówiłeś o tych sprzedażach gruntów, to mam jeszcze ciekawe informacje moim zdaniem. W sensie pierwsza rzecz, bo mówimy o tym, że jest problem, że są te prowincje zadłużone i będzie im trudno wyjść z zadłużenia, bo generalnie sprzedaż gruntów dla deweloperów to stanowiła mniej więcej 40% dochodów dla danej prowincji. Tak? A mamy informację, że sprzedaż praw do użytkowania, bo to jest w zasadzie sprzedaż praw do użytkowania, bo to nie jest nigdy sprzedaż gruntu, tylko że tam na 30-40 lat sprzedajesz grunt, no i potem no to czekamy, zobaczymy, co się stanie, czy będzie odnawiać. Jeszcze nie wiadomo jak to do końca, jak to będzie wyglądało. W każdym razie sprzedaż praw do użytkowania w gruntów spadła o 13% w poprzednim roku. Także jest to najniższy poziom od 2017 roku. No i spadło to po raz drugi rok z rzędu. Po raz pierwszy mieliśmy dane od 2012 roku. Był wcześniej wzrost, a teraz dwa lata mamy spadki. Kolejna rzecz to, że MFW, czyli Międzynarodowy Fundusz Walutowy, w swoim raporcie dotyczących tam przewidywań różnych gospodarczych, ale także chińskich, stwierdził, że w następnej dekadzie popyt na nowe mieszkania w Chinach spadnie o około 50%. W sensie oni tam podawali od 35 do 55 w zasadzie. Więc to jest kolejny problem, czyli mniej sprzedaży gruntów, mniejszy popyt na mieszkania, no bo to też są zmiany demograficzne, no, a zadłużenie zostaje. I co w takim przypadku władze chińskie zrobią, tak? Czy jakaś restrukturyzacja długów, czy jakieś wsparcie finansowe? Na razie nie mamy odpowiedzi i nie widać. Jakby są duże oczekiwania ze strony prowincji na to, żeby władze, czy góra w Pekinie tam sypnęła groszem, ale oni nie sypią, tylko mówią: restrukturyzujcie się, poprawiajcie to, co macie. No, ale gdy będzie, myślę, że już taki punkt krytyczny, to pomoc nastąpi. No pewnie tak. A czy tu oprócz tego, że ten popyt może spadać, to może też czasami taki prozaiczny, że te atrakcyjne działki, które są sprzedawane, już są mniej atrakcyjne. No chodzi o to, że Chiny oczywiście są duże, tak? Natomiast no, w danym regionie, bo czasami wiesz, no mamy takie też nieruchomości, gdzie nawet jak na Chiny, no nie ma infrastruktury, tak? Czyli mówimy o tych takich, wiesz, miastach, widmach, tak? Czyli wiesz, mamy jakąś tam nieruchomość, no ale w sumie może teraz nikt nie jest chętny, bo one są mniej atrakcyjne niż powiedzmy 20 lat temu, tak? No bo były bardziej, wiesz, bliżej centrum, lepiej skomunikowane i tak dalej. Czy to ma też znaczenie? Oczywiście lokalizacja ma duże znaczenie i tak są nawet w tych dobrych lokalizacjach, powiedzmy, czy w Szanghaju, czy w dużych miastach generalnie, ta sprzedaż trochę zmalała i też ceny mieszkań
ale akurat w tych dużych aglomeracjach to nieznacznie, tam zmalały tam 2-5%, tak? Mhm. Także tam mimo wszystko popyt jest mniejszy niż był, ale to jakby można powiedzieć, że to jest pewna korekta, bo jeśli mieliśmy wzrosty po 5-10% rocznie ceny mieszkań, no to wszyscy zaczęli, kto mógł, tak, to inwestował. Później oczywiście były różne prawa wprowadzone, że nie można było kupować tyle mieszkań, że można było mieć tylko jedno mieszkanie, jeśli małżeństwo, to tam max dwa, różne, to już na poziomie miast czy prowincji były oddzielne różne uregulowania prawne. W każdym razie w tych mniej dobrych, mniej ciekawych prowincjach no te spadki są większe i też nie widać, żeby wtedy był jakoś miało być jakiś bodziec do tego, żeby ten popyt na nie miał być większy. Bo jakby ludzie generalnie się zorientowali, jak wygląda sytuacja. Ta bańka pękła albo pęka i ludzie czekają na korektę. I to też widać z danych różnych, jeśli chodzi o oszczędności Chińczyków, że no, oni oszczędzają. Tu dużo pandemia COVID też pokazała, że no, trzeba mieć jednak pieniądze ze sobą, bo może się okazać, że będzie pandemia i trzeba przez kilka miesięcy żyć z tych oszczędności, bo nie ma pracy. Przykładowo, tak. Czyli taka trochę spirala deflacyjna, czekamy aż będzie taniej, tak? Tak, zgadza się. Znaczy jesteśmy gotowi, ale może za pół roku, może za rok, bo widzimy, że te ceny spadają. Tak? Tak jak mamy inflacyjną, trzeba kupić szybko, bo za moment będzie drożej, no to też mamy odwrotną sytuację. Tak, a jeszcze wracając do tematu wzrostu PKB lub mniejszego wzrostu PKB w prowincjach, to czytałem sobie, jak chińskie media to przedstawiają. I tam ciekawa logika jest zastosowana, typu oni nie podają takich informacji jak na zachodzie, że na przykład połowa tych państw nie wykonała tego celu, tylko oni piszą, że tak, czy prowincji, regionów, tylko piszą, że wszystkie miały dodatni wzrost. Na przykład napisali, wszystkie miały dodatni wzrost, albo że tam któreś prowincje przekroczyły jakiś tam próg, tam ilość tam biliona PKB, w juanach oczywiście, i tak to podają. I jeszcze pisali, że o tam mieszkalnictwie właśnie nic nie było, o nieruchomościach, tylko pisali, że pojawił się nowy termin w sprawozdaniach z kilku właśnie prowincji i oni nazywają to nowe siły wytwórcze. Czyli tak jakby właśnie, ja bym to nazwał właśnie taką ucieczką do przodu. Czyli nowe siły wytwórcze, czyli nie stawianie, znaczy my to wiemy po prostu, że nie chodzi o to mieszkalnictwo, tam w tych tekstach nic tego o tym nie jest napisane, o nieruchomości, tylko oni mówią, że właśnie rozwój przemysłu sztucznej inteligencji, przemysł samochodowy, budowanie światowej klasy przedsiębiorstw i takie mniej więcej określenia padają. Także też chciałem, to jest zawsze interesujące, przynajmniej dla mnie, gdy patrzę, jak co piszą na zachodzie o danych, a co Chińczycy przedstawiają w swoich danych. No już tu kilka razy też mówiłem, jak na przykład mówiliśmy o eksporcie i imporcie światowym Chin, to podobnie to wyglądało, że tutaj my podajemy, że zmalało, a oni podają w juanach i wychodzi, że jest na plusie na przykład, tak? Więc tak to wygląda z danymi chińskimi. Jeszcze, jeśli będziecie nasi słuchający ciekawi, to będę częściej takie informacje podawał tak dla porównania, żebyście wiedzieli, jaki jest przekaz, tak? Zawsze jest przekaz pozytywny w zasadzie, tak? Jak nawet są jakieś trudności, to zaraz jest wypowiedź eksperta, jakiś ekonomista chiński, ale to chwilowe, a w Ameryce to gorzej, albo gdzieś tam generalnie. My mamy minus 2, a oni mają minus 5, tak? I generalnie to normalne, o, tak mniej więcej to wygląda, więc zawsze z lekkim uśmiechem czytam te dane gospodarcze, które podają w swoich różnych mediach Chińczycy. Tak jak rosyjskie, oni też tak na przykład, że 3% towarów w ostatnim roku nie zdrożało, a 2% staniało. No i tak czytasz, no i oczywiście wychodzi, że 95% zdrożało, nie? No ale wiesz,
Albo wydłużają sobie, mówią, no średnia za ostatnie 3 lata tak wynosi, nie? I ukrywają okay. ten spadek w ostatnim roku, nie? Tam, albo że podczas, od konfliktu, tak, no to coś tam wzrosło, no a potem się okazuje, że tam gdzieś jest napisane, że ale w ostatnim roku to spadło, nie? Albo że w stosunku do niskiej bazy, albo wysokiej bazy, albo i od razu jest jakieś takie, nie, że tak, nie? Więc... Tak jest. No, tak. Narracja jest od razu narzucona, że przecież tak. I taki, szczególnie te propagandowe, tak, w Rosji, bo tam akurat czasami się zdarza, że na tych branżowych to po prostu podają tak, jak jest. Mhm. Ja jeszcze w tym artykule chińskim, on w ogóle miał tytuł, że mamy wyśmienity wzrost gospodarczy, jakoś taki był tytuł, jakiś taki niesamowity chyba, czy coś takiego, nie pamiętam już, jakie tam było słowo, coś w tym stylu, wyśmienity czy niesamowity wzrost gospodarczy Chin. Tak, także tak, taka narracja. Jak ktoś czyta tylko nagłówki, to... No, coś w tym jest, bo ludzie jednak, wiesz, często patrzą na nagłówek i potem tak zostaje w głowie, nie? Te nagłówki są istotne, bo jakby nie były, no to pewnie by inaczej były tworzone. A my sobie przejdziemy teraz chyba już do następnej informacji, którą dla nas przygotowałeś, równie ciekawą. Tak. Lowy Institute for International Policy, to jest australijski think tank z siedzibą w Sydney. On jest, znaczy specjalizuje się w badaniach związanych z polityką zagraniczną, stosunkami międzynarodowymi. Już od paru lat publikuje raport, który się nazywa Global Diplomacy Index. I on pokazuje sieć dyplomatyczną, ale to są nie tylko ambasady, to są różne przedstawicielstwa, konsulaty, stałe misje, czyli generalnie taka sieć dyplomatyczna różnych państw na świecie i oni liczą, ile tego jest, porównują, czy tam są spadki, czy mniej, czy więcej i tak dalej, tworząc taki raport i zestawienie, i co im wyszło z tego najnowszego raportu? No, że Chiny i Stany Zjednoczone przewodzą w świecie pod względem wielkości i liczby tak sieci dyplomatycznych. I na czele indeksu mamy w tym roku Chiny. Mają 274 różnych placówek swojej globalnej sieci, a Stany Zjednoczone mają 271. Jak to wygląda w ogóle? Awans Chin na czołowe miejsce był dosyć szybki, bo na przykład w 2011 roku Pekin pozostawał w tyle za Waszyngtonem o 23 placówki dyplomatyczne. W 2019 roku Chiny wyprzedziły Stany, mieli ich więcej. W 2021 znowu tam się wysunęły na prowadzenie, wyprzedzając Stany Zjednoczone aż o 8 różnych tych placówek. I teraz ta różnica zmniejszyła się jedynie o 3. Czyli mamy, te, tak jak już mówiłem, 274 versus 271. I warto spojrzeć, jak się zmieniało, jakie są priorytety regionalne dyplomacji chińskiej i amerykańskiej. W zasadzie można się domyśleć, jak to wygląda, ale przedstawię tutaj, że Chiny mają większą obecność placówek dyplomatycznych niż Stany Zjednoczone w Afryce. Jest to 60 do 56. W Azji Wschodniej 44 do 27. Także tu akurat jest spora różnica. Także w różnych tam państwach wysepek pacyficznych na Indo-Pacyfiku, albo jak Chińczycy wolą określenie Azja i Pacyfik, czyli Azji i Pacyfiku, to tam jest różnica 9 do 8. W Azji Środkowej 7 do 6, też na korzyść Chin. No to gdyby Stany Zjednoczone zostały w Afganistanie, to byłoby 7 do 7, ale wycofały swoich przedstawicieli z tego kraju, ale Stany Zjednoczone mają przewagę pod względem placówek w Europie 78 do 73, w Ameryce Północnej i Środkowej tu 40 do 24, czyli widać, że bliżej swojego miejsca, swojego położenia, no to tych placówek jest różnego typu więcej, tak jak na przykład patrzymy Chiny i Azja, a na przykład Ameryka i Ameryka, powiedzmy, środkowa.
W Azji Południowej też mają więcej, 12 do 10 Amerykanie, a taką samą liczbę placówek na Bliskim Wschodzie i w Ameryce Południowej. No tutaj wydawało się, że Ameryka, że Stany Zjednoczone będą w Ameryce Południowej mieć więcej, okazuje się, że nie. Więc tak może jeszcze dodatkowo Polska w tym indeksie znajduje się na 21 miejscu. Mamy 135 różnych placówek, czyli w zasadzie no dwa razy mniej niż Amerykanie, ale to nie jest, myślę, taki zły wynik. Co ciekawe, sprawdziłem sobie jeszcze indeks, jeśli chodzi o dalsze pozycje, i zaskoczyło mnie to, że trzecie miejsce zajmuje, kto proszę Państwa, Turcja. Turcja ma 252 różne placówki. Na czwartym miejscu jest Japonia, 251. Na piątym miejscu Francja, 249. Szósta, no to akurat też nas to interesuje, bo to Rosja, 230. No już dalej to może nie będę czytał, zachęcam do zerknięcia do tego opracowania. Chciałem o tym powiedzieć właśnie, bo żebyśmy też zobaczyli sobie tą rywalizację w szerszym też kontekście, nie tylko gospodarczym, ale i dyplomatycznym, jak wygląda to po stronie Stanów Zjednoczonych, Chin. No tak, Chiny tutaj działają aktywnie, tak, oczywiście w Azji, no bo to najbliżej, w Afryce. A znowu Stany Zjednoczone też tak historycznie, tak, Europa, tak. No wydawałoby się ta Ameryka Południowa, no ale tak jak mówisz. No są takie nie różne resentymenty w stosunku do Ameryki Południowej, do Stanów Zjednoczonych. To widać po różnych państwach, że a to tam odejdźmy od dolara, tak jak przed Brazylijczycy, albo że były historie różnych przewrotów, także niezbyt dobrze się kojarzy Ameryce Południowej Stany Zjednoczone. No ale mamy teraz wiesz nowego prezydenta Argentyny, który można powiedzieć, że jest proamerykański. Tak, tak. Bym go nazwał. No i ciekawie sobie radzi, tak? Zobaczymy w dłuższej perspektywie, bo na razie te jego reformy w sumie, tak trzeba to nazwać, przynoszą pozytywne rezultaty, natomiast w dłuższej perspektywie też zobaczymy, bo tych wyzwań to tam jest masa, można powiedzieć, bardzo trudny kraj, jeżeli chodzi o wyprowadzenie gospodarki na prostą, no chociaż pamiętajmy, że kiedyś to był lider, tak? Zgadza się. Amerykę Południową. Dobrze, to chyba ten temat wyczerpaliśmy. Czy chcesz teraz podać drugą część hasła, czy... Jeszcze mam jeden temat na dzisiaj. Właśnie, czy następny temat? To czy to już może jak będzie tak, może nie w środku, ale bliżej końca, to może podam drugą część hasła. To jak ty powiedziałeś, państwo, tak? Czy... Tak, staramy się, no ale już podpowiedziałeś. Dobrze, nie pamiętam już. Państwo, ja ci napiszę tutaj na czacie. Dobrze, to ja zapomniał. Może ja podam, nie będzie się rymowało. W poprzednim razem się rymowało, ale ja podam, że to będzie jadeit, bo ktoś w ostatnim komentarzu w poprzednim nagraniu powiedział, że a jemu się pierwsze co skojarzyło z Chinami to jadeit. Ja wtedy inne hasło podałem. Także druga część, tak jak Łukasz powiedział, a my sobie przechodzimy do ostatniego tematu. Okej. Ostatni dzisiejszy temat to planowana, w zasadzie już zaczęła się ta wizyta specjalnego wysłannika Chin do spraw euroazjatyckich do Europy. No, znanego nam już pana Li Huiya, który i w tamtym roku też odwiedził i Polskę między innymi, Ukrainę, Rosję oczywiście i tam chyba Francję, Niemcy i przedstawicielstwo Unii Europejskiej. W zasadzie plan na ten rok jest taki sam, właśnie odwiedzi Rosję i chyba to będzie jego pierwsza, najpierw pojedzie do Rosji w zasadzie i następnie ma odwiedzić Ukrainę, Polskę, siedzibę Unii Europejskiej, Niemcy i Francję.
Znaczy kolejność nie została podana w zasadzie, więc zobaczymy. Myślę, że w kolejnym odcinku będziemy o tym mówić. Jakieś podsumowanie tej wizyty. Na razie chciałbym powiedzieć, jaki tam jest przekaz ze strony Chin. I rzeczniczka MSZ Chin, Mao Ning. Tu taka ciekawostka, że jeśli chodzi o rzeczników MSZ-u chińskiego, to jest ich trójka, także nie ma jednego rzecznika, więc tam na różne zmiany pracują. Duże państwo, dużo rzeczników, jak widać, potrzeba. Są dwie kobiety, jeden pan. Ale akurat Mao Ning powiedziała, że już minęło 2 lata od rozpoczęcia pełnej eskalacji kryzysu na Ukrainie. Czyli jakby po staremu oni nie używają określenia wojna, to nie ma, to jest jakiś kryzys na Ukrainie się dzieje. I jak mówi dalej, w miarę jak konflikt się przeciąga, najpilniejszym priorytetem jest obecnie przywrócenie pokoju. I im szybciej rozpoczną się rozmowy pokojowe, tym mniejsze zostaną wyrządzone szkody. I dalej ona podczas briefingu powiedziała, że Chiny nigdy nie zrezygnowały z promowania pokoju, nie osłabiły wysiłków na rzecz ułatwienia rozmów, że już wcześniej prowadzili dogłębną wymianę zdań między tam Rosją i Ukrainą, opublikowały swoje stanowisko w tej sprawie, że ten wysłannik już wcześniej intensywnie, oni to napisali, intensywnie podróżował. No ja bym tak nie określił, że intensywnie podróżował, bo raptem był tam gdzieś tydzień w Europie w tamtym roku, a potem w Arabii Saudyjskiej albo już nie wiem, czy w Egipcie były te rozmowy pokojowe i wtedy był. Także i chyba jeszcze jakieś były jedne rozmowy pokojowe, więc on tak jakoś intensywnie nie podróżował moim zdaniem, ale to tak zostało określone. I dalej rzeczniczka mówi, że Chiny mają nadzieję osiągnąć zbudowanie konsensusu w sprawie zakończenia konfliktu i wprowadzić, i chcą wnieść swoją chińską mądrość na rzecz politycznego rozwiązania kryzysu na Ukrainie. Także jeśli chodzi o moje przewidywania dotyczące tych spotkań, no to główny cel ze strony chińskiej jest pokazanie, że oni są gotowi do rozmów, tak, ale to jest bardziej pokazowo zrobione. Tak, żeby w świadomości części Europejczyków, ale bardziej globalnego południa, pokazać, że Chiny są aktywne w wysiłkach dyplomatycznych. I będą mówić, że jest plan, że oni są gotowi do rozmów, ale później dodadzą, że to NATO oczywiście znowu wysyła broń na Ukrainę, no i nie da się zacząć tych rozmów pokojowych, bo jak mamy zacząć rozmowy, kiedy tu Amerykanie podsycają dalej konflikt. Zresztą w tym tygodniu był taki artykuł na Global Times dotyczący włączenia się Szwecji, rozszerzenia NATO o Szwecję i autorzy tego artykułu napisali, że granica konfliktu militarnego między Rosją a NATO rozszerzyła się na region Arktyki. I pogarsza się sytuacja bezpieczeństwa w Europie przez to. Także Chińczycy stale komunikują, że NATO i nasz system bezpieczeństwa jest wadliwy i on doprowadził do wojny na Ukrainie. I należy doprowadzić do rewizji tego układu bezpieczeństwa, tak żeby też uwzględniać interesy Rosji. I moim zdaniem jest szansa, że Chińczycy, oczywiście oni będą chcieli brać udział w rozmowach pokojowych, ale dopiero wtedy, kiedy Rosja będzie miała realne szanse uzyskać swoje cele. Nie wiem, jakie oni sobie zdefiniowali, tak? Ale w tym momencie, kiedy oni je osiągną, to wtedy Chińczycy też przyjdą do rozmów pokojowych, bo w zasadzie tak duże państwo i członek Rady Bezpieczeństwa ONZ, no trudno sobie też wyobrazić, żeby bez nich te rozmowy były prowadzone. No i też państwo, które de facto wspiera Rosję i dyplomatycznie, i wiemy, że przez towary podwójnego zastosowania wspiera Rosjan. Jakby to wydaje mi się dosyć jasne, przynajmniej z perspektywy europejskiej. I myślę, że
jeśli nie wiem z kim się spotka, pewnie z jakimś wiceministrem spraw zagranicznych z Polski, Lihuei, to wtedy zostanie mu to przypomniane, że te różne sprawy właśnie, że no proszę nie wspierajcie, tak, może podejmijmy, naciskajcie Rosję na to, żeby zaprzestali ten konflikt. Zresztą w poprzednim roku też tak było. W nasz MSZ, przynajmniej z tej notatki, która się ukazała, to mówili jasno o konflikcie i kto jest agresorem, tak, bo po stronie chińskiej to ten agresor to jest bardziej, może nawet nie Ukraina, ale że NATO, tak, NATO i Stany Zjednoczone. Także tak to wygląda. A słuchaj, a bo mam tak, zawsze jak jestem przy tym panu i jego odbiorze, to dla mnie wydaje się to osoba mało wiarygodna i stronnicza, i to trochę tak jakby Niemcy wystawili Schrödera jako dyplomatę, który ma się zajmować budowaniem pokoju pomiędzy Unią Europejską, znaczy nie wiem, tak? No przypomnijmy, tak, facet spędził 10 lat w Moskwie, zna bardzo dobrze rosyjski, był ambasadorem, no nie ukrywa swoich tam tak, powiązań. Na koniec dostał jakieś ordery wysokie tam od władz tych rosyjskich, przepraszam, za bardzo dobrą współpracę. Tak, i on dobrze wspomina ten okres, no i widać, że tam jakieś pewne przyjaźnie i kontakty są nawiązane, a więc przez Rosjan jest oczywiście akceptowalny, no ale no chyba dla tej drugiej strony jest w tym momencie mało wiarygodny, że wiesz, tak naprawdę reprezentuje trochę taki rosyjski punkt widzenia. Nie wiem, co o tym sądzisz. To też podobnie myślę, tak, że on jest po prostu wysłany po to, czy nie... No te rozmowy nic nie osiągną jakiś tam. To nic nie zmieni w konflikcie, tak? Tam w wojnie na Ukrainie, moim zdaniem. To tylko ma pokazać, że my jesteśmy zaangażowani. Zobaczcie, my wysyłamy tu naszego człowieka, rozmawiamy, tak? My chcemy tu konstruktywnie rozwiązać problem. No ale to będzie trochę jak z Unią Europejską i Chinami, czyli tak, jak to mówią, dialog głuchych. Że jedni powiedzą swoje stanowisko, oni powiedzą swoje stanowisko, no i się rozeszliśmy. Zapisane będzie, że no były rozmowy, przecież rozmawialiśmy, tak? Ale jakby troszkę co z tego wynika? Niewiele, tak? No tak, ale to wiesz, to pokazuje, że oni nie chcą, no bo jeżeli już na starcie wysyłają człowieka, który nie jest akceptowany dla strony tej ukraińskiej i amerykańskiej, no to pokazuje, że no my to robimy, ale od razu wiemy, że nic z tego nie będzie. Tak, no bo no chociażby to, wiesz, można to brać było jakąś osobę, która nie ma żadnej karty i powiązań z Rosją, a jak się taką osobę wybiera, no to jak gdyby daje się sygnał, tak? Tak mi się wydaje. Zgadza się. Bardzo ciekawy wpis na ten temat miał Jakub Jakubowski z OSW i tu sobie pozwolę zacytować, że on mówił o strategicznych, znaczy on też powiedział, co on sądzi o wizycie Lihuei'a, ale na końcu napisał, jakie są jego zdaniem strategiczne cele Pekinu, do których dąży. I po pierwsze on podał, że czyli sukces siłowej rewizji europejskiego systemu bezpieczeństwa gwarantowanego przez USA jako precedensu w Azji. Czyli tak, żeby po prostu no, trochę tą Europę skłócić i osłabić w zasadzie. Druga rzecz to jest poróżnienie Europy i USA. I o to idzie cały czas gra, też w Chinach. Wydaje mi się, że różnie to wygląda. Ten rok będzie dosyć interesujący, bo mamy mieć wizytę przedstawicieli francuskich w Chinach. Chińczycy chyba też będą w Francji, tak samo z Niemcami, więc zobaczymy, co się uda ustalić. Choć jak w poprzednim programie rozmawialiśmy, no to Unia Europejska zaczyna się dobierać do tematu subsydiów, subsydiowania różnego przemysłu chińskiego i do tego, że no, europejski przemysł jest niekonkurencyjny w stosunku do chińskiego z powodu właśnie subsydiów. Tam akurat w poprzednim odcinku rozmawialiśmy o sprzedaży tam taboru kolejowego w Bułgarii i trafiła ta sprawa
do Komisji Europejskiej i będzie sprawdzane, czy ta cena nie jest, powiedzmy, no, chyba na polski to przetłumaczyć, to jakoś rażąco niska, bo oni zaproponowali połowę niższą cenę niż tak wynikało z obliczeń tam jednego z ministerstw bułgarskich, które tam ten przetarg przygotowywało, więc zaskoczyło to wszystkich. A teraz od tamtego roku mamy odpowiednie prawodawstwo, które można zastosować w tym celu. To jak ktoś chce więcej o tym posłuchać, to tak mówię, zachęcam do włączenia poprzedniego odcinka. I czyli tak jak mówiłem, to poróżnienie Europy i Stanów, czyli uzyskanie większego wpływu na decyzje strategiczne osłabionej Europy, w tym poprzez używania też Rosjan, rosyjskiego proxy w jakiś sposób. Także on na końcu konkluduje, że pan doktor Jakubowski, że nie należy oczekiwać, że Chiny będą bezstronnym mediatorem. Choć nie angażują się w wojnę na poziomie taktycznym, strategicznie znajdują się po drugiej stronie stołu. No i całkowicie się z tym zgadzam. Stoją po drugiej stronie i wbrew temu, co też iluś tam ekspertów, analityków chińskich czy geopolityków mówi, że oni tam siedzą i wyczekują, co się stanie. No, jakby tak było, to by nie było takiego znacznego wzrostu wymiany handlowej, sprzedaży dronów, ciężarówek. No, ale tutaj trochę stanę w obronie akurat tych ekspertów, bo widzimy, że Chiny sprzedają towary gotowe, na co sami Rosjanie narzekają i bardzo obawiają się tego uzależnienia. My wczoraj zrobiliśmy taki materiał głównego kremlowskiego ekonomisty, który jasno mówi, że ten kierunek chiński trzeba ograniczyć, to uzależnienie jest złe, zbyt duży wpływ jest chińskiej gospodarki na gospodarkę rosyjską i pokazuje, że Chiny nie zastąpiły właśnie tego kierunku zachodniego, bo nie chcą dostarczać technologii, tak? Tam jest jasno, tak, technologii, komponentów, czyli wiesz, sprzedają samochód, ale żeby już zainwestować w fabrykę, którą Francuzi opuścili, to tak nie za bardzo, mogą tam montować te samochody, nie? No to trochę jednak jest co innego niż produkcja podzespołów, silników, tak, nowe miejsca pracy, nie? No bo zmontować samochód, skręcić, to co innego niż mieć kilka fabryk samochodów, tak? I to w każdej branży jest tak, że sprzedawać produkty gotowe tak, ale większe inwestycje nie. No i na to Rosjanie bardzo narzekają, tak? Zgadza się, ale ja myślę, że Rosjanie to narzekali i przed wojną na to też. Tak, tak. Narzekali na to. No ale wiesz, spodziewali się, że jak sojusz, to będą bardziej jednak Chiny pomagać tutaj ekonomicznie. No tak, to jest taki sojusz, no, znaczy oni podtrzymują przy życiu, tak, Rosjan, ale też czytałem dane, które mówiły o tym, że chińskie produkty zastąpiły w 50% te sprowadzane wcześniej z Zachodu. Także to, jeśli te dane są prawdziwe, musiałbym jeszcze sprawdzić, ale to było, to było dobre źródło akurat, tylko musiałbym zobaczyć, jaka jest struktura, tak, co to są za produkty. Tak, tylko mówię, produkty gotowe się wymienia, tak, czyli wiesz, masz maszyny, ciężarówki, samochody, owszem, ale jakieś podzespoły, komponenty, to już wtedy zaczyna się problem. Nawet przy częściach samochodowych widzimy, tak, podawaliśmy te dane i to rosyjskie dane, tak, to ich jak gdyby optyka, dane rosyjskie, a więc trudno tutaj mówić, że no bo oni by chcieli, żeby tutaj Chiny się angażowały. Wiesz, no cały czas jest problem, jeżeli chodzi o to takie jawne finansowanie, no bo Chińczycy się nie chcą zgodzić na te obligacje Panda, tak, znaczy obligacje chińskie, tak, rosyjskie, które by były denominowane w juanie. Nawet na to się cały czas nie chcą zgodzić, a Rosjanie potrzebują, można powiedzieć, na gwałt pieniędzy, tak? I te obligacje są bardzo, bardzo teraz potrzebne. Tak, no jeszcze też może dodam jeden kamyczek do tej obrony, nazwijmy to Chin, bo gdy wojna się zaczęła, to Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych, czyli ten bank, który powstał pod tą szanghajską organizacją współpracy, powiedzmy, to wstrzymał wszystkie inwestycje, które były w Rosji.
Także to też, tam ich nie było akurat dużo, no ale zawsze coś. Teraz to musiałbym sprawdzić, czy oni to odblokowali, choć nie sądzę, bo nie widziałem ani żadnej informacji, bo to byłoby dosyć interesujące, myślę, żeby się zaraz w mediach pojawiło, więc są oczywiście pola, gdzie Chińczycy no, jednak mają pewne obawy, no, szczególnie jeśli chodzi o inwestycje, to tego się obawiają, żeby więcej, znaczy to Rosjanie tego potrzebują, tak? Oni dostają, powiedzmy, minimum plus od Chińczyków, więcej no, nie mogą liczyć, no, chyba że skończy się wojna, tak? Ale ta wojna nie wygląda na to, żeby się miała szybko skończyć. No dobrze, to w takim razie chyba możemy zakończyć trochę taki z tą wojną tak negatywnie. No, my chcielibyśmy, żeby ona się zakończyła, niekoniecznie tutaj rozejmem, tylko bardziej jakimś trwałym tak pokojem. No ale do tego na ten moment faktycznie jeszcze daleko, no chyba że coś by się w Rosji tam zmieniło, ktoś by się pośliznął, no to może wtedy tak, szybsza szansa. Natomiast no, jeżeli chodzi o ten reżim, no to takiej możliwości ani reżim, ani ta druga strona nie widzi. A my sobie do Chin wrócimy, słuchajcie, za tydzień. Podziękujemy widzom, słuchaczom, bo często nas też wiemy, że słuchacie, za to, że chcieliście z nami spędzić tą godzinę. Tak, niedzielny poranek. Także tak, dziękuję jeszcze raz za obejrzenie, wysłuchanie. Jak zawsze zachęcam do komentowania, piszcie, jak zobaczycie sobie też w poprzednich nagraniach, ja odpisuję na powiedzmy 90% tych komentarzy, które są. Czasami wracam do filmów, to też sprawdzam, czy coś jest nowego, więc wam odpisuję. Staram się też, jakiś jest większy temat, to mam w planach oczywiście przygotować i opowiedzieć wam na już programie, bo te tematy są takie, powiedzmy, na dłuższą pogadankę niż na komentarz kilkuzdaniowy. Trzymajcie się. Miłej niedzieli. Tak, do jest. Zobaczenia. Dobrego dnia. Do zobaczenia. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie do końca.